Wieczny premier. Ten przydomek towarzyszył Józefowi Cyrankiewiczowi. Swój urząd sprawował ponad 20 lat. Polacy żartowali więc, że jest najtańszym w użyciu premierem, bo nie trzeba wymieniać jego portretów. A swoją drogą, Gomułka i Cyrankiewicz to ostatni przywódcy PRL-u, których portrety wieszano w biurach. Ich następca Edward Gierek nie chciał już ich naśladować. A co się stało, gdy milicjant zgubił swoją służbową pałkę? O tym następnym razem.